Uprośćmy parę wyrażeń z dzieleniem potęg. A gdybym Was spytał, ile to jest 5 do potęgi szóstej podzielić przez 5 do potęgi drugiej? Sięgnijmy do podstawowej definicji potęgowania i powiedzmy, że 5 do potęgi szóstej to 5 razy 5 razy 5 razy 5 razy 5, razy 5 i jeszcze raz razy 5. 5 pomnożone przez siebie 6 razy, a 5 do kwadratu to 5 pomnożone przez siebie dwukrotnie, czyli po prostu 5 razy 5. Umiemy już upraszczać ułamki i wyrażenia algebraiczne. Możemy podzielić licznik i mianownik przez 1, 5. Te się skrócą, a potem jeszcze przez 105. Te piątki się skracają. Co nam zostanie? 5 razy 5 razy 5 razy 5, razy 5 dzielone przez 1. Czyli po prostu 5 do potęgi 4. Patrzcie, co się dzieje. Zaczęliśmy od 6 piątek w liczniku, od piątki pomnożonej przez siebie 6 razy. I skreśliliśmy dwie z nich, robiąc to samo w mianowniku. To wyrażenie oznaczało tyle, co 5 podniesione do potęgi 6 minus 2. Odjęliśmy wykładnik z mianownika od tego, który jest w liczniku. Przypomnijmy sobie, jak mnoży się potęgi. Jeśli mamy 5 do potęgi. Zmienię kolor. Mnożąc 5 do potęgi 6 przez 5 podniesione do kwadratu, uzyskamy, jak wiemy z poprzedniego odcinka, 5 podniesione do potęgi 6, do 6 plus. Dla ułatwienia używam różnych kolorów. 5 do potęgi 6 plus 2. Teraz pokażę nową własność. A w następnym odcinku udowodnię, że nie różni się od poprzedniej, mówiąc o wykładnikach ujemnych. Na razie zobaczyliśmy, że 5 podniesione do potęgi 6 do 6 podzielone przez 5 do kwadratu. 5 do potęgi... jeszcze raz zmienię kolor. 5 do kwadratu to tyle samo, co 5 do potęgi. Zmiana kolorów jest czasochłonna. Do potęgi 6 2. Mamy 5 do potęgi 6 minus 2, a to jest po prostu 5 do potęgi 4. Tutaj mamy 5 do 8. Przy mnożeniu potęg o tej samej podstawie dodajemy wykładniki, a przy dzieleniu odejmujemy wykładnik zmianownika od tego z licznika. Rozwiążmy jeszcze parę przykładów zadań. Jeszcze kilka. Ile to jest 6 do potęgi 7 podzielone przez 6 do sześcianu? Jeszcze raz skorzystajmy z tej własności. Czyli mamy 6 do potęgi 7 3, a to się równa 6 do potęgi 4. Możemy to pomnożyć jak w pierwszym przykładzie i przekonać się, że tu także uzyskamy 6 do 4. Teraz spróbujmy zrobić coś ciekawego, interesującego. To będzie dobry wstęp do następnego odcinka. Powiedzmy, że mamy podzielić 3 do potęgi czwartej przez 3 podniesione do potęgi dziesiątej. Zgodnie z podstawową zasadą to oznacza 3 razy 3 razy 3 razy 3 dzielone przez 3 razy 3, muszę napisać 10 trójek. 3 razy 3 razy 3 razy 3, 3 razy 3 razy 3. Ile to jest? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 10. Zróbmy to co w poprzednim odcinku. Ta trójka skraca się z tą i te dwie i te trójki też oraz te. Zostało nam 1 dzielone przez 1 2 3 4 5 przez 6 trójek, czyli 1 podzielone przez 3 do potęgi 6. Została jedynka nad tymi wszystkimi trójkami. Ale z własności, o której mówiłem, wynika, że to oznacza tyle samo, co 3 do potęgi 4 minus 10. Ile to jest 4 minus 10? To liczba ujemna. Wynik to 3 do potęgi minus 6. Użyliśmy tej własności potęgowania. Gdy wszystko poskracamy, zostanie 1 przez 3 do 6. Zobaczcie, uzyskaliśmy ten sam wynik. Już wiecie co nieco o wykładniku ujemnym. 3 do potęgi minus -6 oznacza tyle samo, co 1 przez 3 do potęgi -6. W następnym odcinku pokażę Wam mnóstwo przykładów. Chcąc podnieść coś do potęgi ujemnej, np. a do potęgi minus -b, możemy to zapisać jako 1 podzielić przez a do potęgi -b. Ustaliliśmy to przed chwilą. Widzieliśmy, że dzieląc a do potęgi -b przez a do potęgi -c. Równie dobrze możemy podnieść a do potęgi b minus c. To kolejna własność potęgowania, którą stosujemy. Korzystając z tego, czego nauczyliśmy się dziś i poprzednio, rozwiążmy bardziej skomplikowane zadania: coś trudniejszego. Weźmy na przykład a do potęgi trzeciej razy b do potęgi czwartej podzielić przez a do kwadratu razy b. I wszystko to podniesione do potęgi trzeciej. Korzystając z poznanych własności uprośćmy wyrażenie w nawiasie: a do sześcianu przez a do kwadratu to się równa a do potęgi 3-2, prawda? Czyli to upraszcza się do jednego a. To jest a razy a razy a dzielone przez a razy a. Zostaje tylko a na górze. Teraz b mamy b do potęgi czwartej dzielone przez b. To się równa b do sześcianu. To jest b do potęgi pierwszej, a 4 1 równa się 3. Wszystko, co jest w nawiasie, podnosimy do sześcianu. Nie zapomnijmy o tym. To ta potęga. Zmienię kolor. To jest ta potęga, a pomarańczowe a jest tutaj. Chyba rozumiecie, co pochodzi od czego. Skorzystajmy z własności, która mówi, że iloczyn podniesiony do potęgi to Czynniki podniesione do tej potęgi. Będziemy tu więc mieli a do sześcianu razy b do sześcianu. Do sześcianu. To będzie równe wyrażeniu. To się równa a do potęgi trzeciej. Zapiszę. A do potęgi trzeciej to wzięło się stąd. Pomnożone przez b. Do potęgi 3 razy 3, czyli razy b do potęgi 9. Bardziej uprościć się nie da. Jeszcze jeden przykład. Takie ćwiczenia później zaprocentują. Weźmy 25x razy y do 6, dzielone przez 20y do potęgi 5. Y do potęgi 5 razy x do kwadratu. Uporządkujmy licznik i mianownik. Możemy to zapisać tak. 25 dzielone przez 20, razy x dzielone przez x do kwadratu. Mogliśmy to zapisać jako 20x kwadrat y do 5. Kolejność nie ma znaczenia. Razy y do potęgi 6 dzielone przez y do 5. Wykorzystajmy nowo poznane własności potęgowania i uprośćmy ułamki. 25 podzielić przez 20, podzielmy licznik i mianownik przez 5, zostanie wtedy 5 czwartych. Teraz x dzielone przez x kwadrat. Można to zapisać w dwóch postaciach albo jako x do potęgi minus pierwszej tu mamy pierwszą potęgę, a 1 minus 2 to minus 1, czyli to jest równe x do potęgi minus pierwszej albo 1 podzielić przez x. To wyrażenia równoważne. To się równa 1 podzielić przez x. Po prostu. A tu mamy x podzielić przez x razy x. Para x się skraca i zostaje 1 przez x. I na koniec y do potęgi szóstej podzielić przez y do piątej, czyli y do potęgi 6 minus 5. A to po prostu y do potęgi pierwszej, czyli y razy y. To wszystko stanowi jedno wyrażenie. Uprośćmy je. 5 razy 1 razy y, czyli 5y, dzielone przez 4 razy x. To jest y dzielone przez 1. 4 razy x razy 1 równa się 4x, 4x w mianowniku. Uprościliśmy wyrażenie.